Henryk Holland, 41 L., zmarł w tajemniczych okolicznościach. Zagadka została rozwikłana dopiero po 45 latach. Wieczór, 21 grudnia 1961 roku. W mieszkaniu dziennikarza i socjologa Henryka Hollanda, na 6. Piętrze bloku przy ulica Nowotki w Warszawie. SBC przeprowadzają rewizję. Reklama ojciec 13-letniej wówczas. Agnieszki Holland uczestniczy w przeszukaniu. Został na nie dowieziony z aresztu, do którego trafił dwa dni wcześniej pod zarzutem szpiegostwa. O godzinie 17.16 Henryk Holland wypada przez okno. Ginie na miejscu. Samobójstwo czy morderstwo? Zagadka wyjaśni się dopiero po 45 latach. Nie była blisko z ojcem Henryk Holland, pochodził z rodziny żydowskiej. Od 12. Roku życia działał w organizacji skautowej Haszomer Hacair. W wieku 14 lat został członkiem rewolucyjnego Związku Niezamożnej Młodzieży Szkolnej, a rok później wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polski. Publikował pod pseudonimem, w piśmie Dziennik Popularny. W 1938 roku został przyjęty na studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. We wrześniu 1939 roku uczestniczył w obronie Warszawy jako felczer w Szpitalu Polowym 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. W jednym z wywiadów Agnieszka Holland wspominała, ojciec komunizował, był bardzo lewicowy. Zdawał sobie sprawę, że pod okupacją niemiecką jest niebezpiecznie, więc gdy zaczęła się II wojna światowa, ruszył na wschód. Z tego co wiem, z opowieści cioci Marylki. Jego siostry i mojej matki zaproponował rodzinie, że ją ściągnie, ale oni odmówili. Po pierwsze nie zdawali sobie sprawy, że coś takiego strasznego może się stać, a po drugie mieli babcie, która nie mogła się ruszyć. Cała ta rodzina, z wyjątkiem jednej siostry, zginęła w gadcie warszawskim. Dalsza rodzina ojca też, przetrwało tylko kilka osób, same, młode dziewczyny. Jedną z nich poznałam niedawno w Argentynie, tak więc odnalazłam kuzynkę po latach. Zdaniem reżyser te doświadczenia jej ojca, a zwłaszcza wyrzuty sumienia, że porzucił rodzinę, że oni zginęli, a on przeżył, sprawiły, że Henryk Holland nigdy później nie wspominał wojennych czasów. W 1945 roku wrócił do Warszawy i poślubił Irenę Rybczyńską. 28 listopada 1948 roku na świecie pojawiła się pierwsza córka Agnieszka, 6 czerwca 1954 roku druga, Magdalena. Pani Agnieszka wspomina, że nie była blisko z ojcem, gdy byłam dzieckiem. Właściwie mnie nie dostrzegał, w każdym razie miałam takie wrażenie, mówiła w jednym z wywiadów. Widział mnie tylko, gdy przychodzili goście i się mną popisywał. Długo miała moto do, niego pretensje. Nie cierpiałam tego, mówiła. Przepaść między ojcem a córką pogłębiła się. Gdy rodzice się rozstali, pani Agnieszka miała wtedy 11 lat. Wspomina, że ojciec dopiero wtedy zaczął zabiegać o relację z nią, zapraszał do kina, teatru. Ale ona traktowała te momenty jako okazję do odegrania się za wcześniejszą obojętność. Mówiła, że jest, zajęta, że nie ma czasu. Zapiski z podsłuchu za to była bardzo związana z matką. Zawsze bardzo mi zależało na jej sądzie, na tym, co myśli o świecie, o mnie. Wspominała Agnieszka Holland. Odbierałam świat w dużym stopniu poprzez jej wrażliwość. Mama zawsze była bardzo czuła. Ona i miania dały mi niebywałą ilość ciepła i miłości bez warunków, która dziecku jest niezbędna do rozwoju, mówiła. W listopadzie 1961 roku ojciec przyszłej reżyserki otrzymał informację o treści przemówienia Nikity Chruszczowa na 22 zjeździe KPZR. Przekazał jej korespondentowi Le Monde w Warszawie. Jeanowi Wedzowi. Rozmowa została podsłuchana przez służbę bezpieczeństwa i stała się powodem aresztowania Holanda. Kontrowersje dotyczące jego śmierci rozwiał dopiero w 2006 roku historyk Krzysztof Persak. Dotarł przede wszystkim do znajdującego się w archiwum ipn zapisu z podsłuchu w mieszkaniu Holanda w dniu Rewizji. Rezultaty swojego śledztwa przedstawił w książce sprawa Henryka Hollanda wraz z unikalnymi zdjęciami operacyjnymi, dokumentami i świadectwami uczestników tamtych wydarzeń. Wynika z nich, że Henryk Holland rzeczywiście popełnił samobójstwo.